Tak już tradycyjnie, już od 15 lat robimy te zloty i mamy teraz taką już, można powiedzieć, że w miarę okrągłą rocznicę, 15-lecie. No takie małe miasteczko jak Jedwabny, nie, no potrzebuje jakiejś imprezy, nie wiadomo z jakich względów. No, poza tym integruje to motocyklistów, oczywiście i mieszkańców w jakimś sensie. O. Zaczęliście on przy świętej, a jak dalej będzie przebiegała dzisiejsza impreza? No teraz czekamy tylko na zjazd jeszcze motocykli. O 16 ruszamy na przejażdżkę po najpiękniejszych okolicach gminy Jedwabne. Oczywiście najpiękniejsze okolice to wiadomo gdzie są. To jest okolice Parku Biebrzańskiego i tam tę strefę widokowo przejedziemy. Zrobimy tam zdjęcia pamiątkowe, nie? Troszeczkę będzie tam po czystunku w Mamuciej Dolinie. I z powrotem do Jedwabnego zjeżdżamy się. Będzie chwila takiej przerwy i następnie będzie rekonstrukcja, inscenizacja walki partyzanckiej odnośnie tutaj walk z lat 45-46. Chodzi tutaj konkretnie o walkę z utrwalczami władzy ludowej. Ja nie organizuję tego, ale zawsze jestem zapraszany przez pana Ryśka, żeby przyjeżdżać tutaj mszę świętą odprawiać, bo kiedyś tam ładnych parę lat temu kupiłem u niego motor i tak się zaczęło, nie? I kiedy tylko mogę, to przyjeżdżam tutaj, bo są ludzie, którzy chcą, żeby się wspólnie pomodlić, żeby poświęcić motory na kolejny sezon, żeby też pomodlić się do Pana Boga i poprosić o taką też szczęśliwą jazdę na tych motorach, nie? I to cieszy, nie? Że są tacy ludzie, którzy mają pasję, którzy też Pana Boga się nie wstydzą, którzy też nie wstydzą się poprosić o modlitwę i błogosławieństwo, nie? Dla mnie jako księdza jest to niesamowicie pocieszające i budujące i kiedy tylko mogę, to przyjeżdżam tutaj. I dla mnie jest to zawsze radość spotykać się z tymi ludźmi i wspólnie się też modlić. Często ksiądz jeździ na motorze? A to zależy. Bywają tygodnie, że codziennie, bywają takie tygodnie, że nie mam czasu wsiąść, nie? Ale no zdarza się. Proszę powiedzieć, skąd ta pasja wynika? To jeszcze powiedzmy z dzieciństwa, gdzieś, kiedy ten motor się pojawił? Mam takie zdjęcie w swoich zbiorach, kiedy jeszcze nie chodziłem, a kiedy już jeździłem ze stryjem na motorze. I chyba od tego się zaczęło.